Michał Kamiński, dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, czy teraz mnie słychać? Teraz pana słychać całkiem dobrze i wyraźnie, więc korzystajmy z tego dobrodziejstwa internetu, póki nie spłata nam kolejnego figla. Panie senatorze, dzisiaj posiedzenie Senatu, jak sytuacja będzie wyglądała w związku z tarczą antykryzysową, bo wiemy, że Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z takim apelem, żeby zająć się tarczą, ale jednocześnie bez tej poprawki dotyczącej ordynacji wyborczej. Jakie są państwa plany? Ja myślę, że Senat uczyni wszystko tak, by jutro po południu, jutro wieczorem prezydent mógł podpisać tarczę antykryzysową. Mam wrażenie, że Senat znalazł dobry, zgodnie z tym apelem Władysława Kosiniaka-Kamysza, znalazł dobry sposób, w jaki bardzo szybko można pomóc Polakom, a z drugiej strony w jaki sposób nie pozwolić na ten bardzo brudny, chcę się powiedzieć, dość ohydny chwyt, jaki zastosował PiS w czasie nocnych głosowań, kiedy forsował niedemokratyczne, fatalne zmiany w ordynacji wyborczej przy okazji walki z koronawirusem. Senat postawi Prawu i Sprawiedliwości bardzo prosty wybór. Albo już teraz chcecie pomagać Polakom, albo będziecie się wozić parędziesiąt dni w Senacie z normalną legislacyjną procedurą dotyczącą konstytucyjnych zmian, które oni tylnymi drzwiami chcą wprowadzać. Podczas gdy, pani redaktor, i tu jest istota rzeczy, o której rozmawiamy, podczas gdy rząd i prezydent mogą w każdej chwili, w momencie, w którym my wypowiadamy te słowa, zrobić rzecz, której oczekują od nich Polacy. Rzecz oczywistą. Wprowadzić stan nadzwyczajny klęski, jaką jest klęska żywiołowa, jaką jest pandemia po prostu. To jest przewidziane w prawie, rząd ma wszystkie możliwości i bardzo wiele kłopotów, które teraz mamy z tego powodu, że Polska jest w stanie nadzwyczajnym i mimo, że polska konstytucja taki stan przewiduje, rząd tego stanu w Polsce nie wprowadza, tylko usiłuje łatać tę kwestię różnymi zabiegami. Panie senatorze, ale pana zdaniem, panie marszałku, dlaczego tak jest, że Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo broni się przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej? Czy to jest kwestia finansów i tego, że w sytuacji klęski żywiołowej po prostu wchodzi już odpowiedzialność budżetu państwa, odpowiedzialność rządu? Po pierwsze, stan finansów publicznych, o czym PiS wie lepiej niż my, bo ma wgląd w papiery, jest oczywiście dużo gorszy niż oni mówili. Z całą pewnością oni nie przygotowali Polski finansowo na moment nagłego kryzysu. Polska na to jest nieprzygotowana i za to winę w oczywisty sposób ponoszą ci, którzy ostatnie 5 lat Polską rządzili, a nie nikt inny. Tylko ci, którzy, powtórzę, 5 lat Polską rządzili. To jest jeden aspekt. Ale drugi, oni z jakichś powodów uważają, że łatwo wymkną się normalnej procedurze demokratycznej, czyli normalnym demokratycznym wyborom, w normalnej demokratycznej, powszechnej kampanii wyborczej, że im się uda tylnymi drzwiami załatwić drugą kadencję Andrzeja Dudy, czyli zorganizować wybory w stanie nadzwyczajnym, jakim jest klęska żywiołowa. Tyle tylko, że nie dekretowaniem tego stanu prawnie, do czego są moralnie zobowiązani, chcą przeprowadzić wybory po prostu i myślą, że im się uda w ten sposób zapewnić drugą turę Andrzejowi Dudzie, a to jest bardzo złe, to jest zresztą szkodliwe także dla tej samej formacji politycznej, która to usiłuje robić, bo przecież ludzie widzą, że oni usiłują zbijać kapitał polityczny na tragedii Polaków. No dobrze, panie marszałku, ale widzi pan przecież sondaże, które już niektóre dają Andrzejowi Dudzie zwycięstwo w pierwszej turze. No tak, przy 20% frekwencji. To dokładnie ten sondaż, który daje Andrzejowi zwycięstwo w pierwszej turze, oznacza 20% frekwencję. A to mniej więcej taka frekwencja będzie w wypadku zbojkotowania przez opozycję i większość Polaków wyborów prezydenckich. A propos, właśnie panie marszałku, a propos zbojkotowania, jeśli mogę, bo wczoraj z taką dość zaskakującą inicjatywą wyszła wicemarszałek Sejmu, kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, która napisała taki list otwarty do swoich kontrkandydatów, konkurentów w wyścigu o fotel prezydencki i jednocześnie zaapelowała do Polaków o bojkot tych wyborów. Czy pan tu nie widzi pewnego absurdu i pewnej sprzeczności, że z jednej strony pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie wycofuje się z wyścigu wyborczego, a z drugiej strony wzywa do bojkotu wyborów, w których sama bierze udział? Znaczy ja nie chcę się... Ja myślę, że generalnie intencje Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są słuszne. To, że ona i jej sztab jakoś nie potrafią w sposób taki racjonalny, czy może po prostu ładnie po polsku tego wyjaśnić, to jest inna historia. Natomiast generalnie ich intencje są słuszne. Być może, znaczy na pewno teraz za wcześnie jest mówić o bojkocie, bo to jest, myślę, że ten moment jest z całą pewnością momentem za wczesnym, ale... Niekonsekwencją, pani redaktor, byłoby to, gdybyśmy my jako opozycja mówili, że organizowanie wyborów w tych warunkach jest fatalne, jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, jest sprzeczne z bezpieczeństwem Polaków, jest sprzeczne z zasadami demokracji, a z drugiej strony na końcu wzięli w tych wyborach udział. Oczywiście bojkot wyborów to jest rzecz ostateczna, to jest kwestia podważenia legitymacji rządu. To jest rzecz, która jest arsenałem w demokracji absolutnie ostatecznym i mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy i nie zmusi Polaków do zbojkotowania wyborów prezydenckich. Panie marszałku, w co gra Jarosław Kaczyński? Bo wielu publicystów, wielu analityków polskiej sceny politycznej zwraca uwagę na to, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, że te wybory się odbyć nie mogą, że wcale tak naprawdę nie ma planu ich przeprowadzić, tylko gra w jakąś grę z opozycją. Chyba trochę mu się udało, bo po pierwsze w piątek opozycja została rozegrana po prostu jak małe dziecko na boisku i troszkę dała się wpuścić w tę pułapkę zastawioną przez Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony Jarosławowi Kaczyńskiemu po raz kolejny udało się tę opozycję skłócić. Znaczy przede wszystkim opozycja dzisiaj w Senacie skłócona nie jest. Po drugie, to dzisiaj wieczorem się okaże, kto kogo oszukał. W tym sensie, że my nie chcemy jako opozycja wykiwać Jarosława Kaczyńskiego, bo na Boga... Nawet zadane przez pani pytanie świadczy o tym, że zachowując neutralność wobec tego sporu, który się w Polsce dzieje, nie sposób nie zauważyć, że Jarosław Kaczyński gra tą sprawą, bo nawet w pani pytaniu jest ta teza zawarta. Nie, to nie jest zawarta teza w moim pytaniu, podkreślę, panie marszałku, tylko powiedziałam, że takie są opinie publicystów wielu i zapytałam, czy pan się z nimi zgadza, żeby nie było. Nie, ja zgodę, ale ja nie przypisuję, mówię to... Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie mówiłem tego, żeby pani przypisać jakieś poglądy. Ja tylko mówiłem, że w pani pytaniu jest ta teza, która jest tezą właśnie publicystyczną, że Jarosław Kaczyński tym gra. Zobaczymy. Myślę, że znaleźliśmy w Senacie wyjście, w którym pokażemy Polakom, czym kończy się dla samego Jarosława Kaczyńskiego jego niemądra i nieuczciwa w sensie moralnym gra polityczna koronawirusem. Dzisiaj PiS będzie musiało zjeść swój własny ogon i będzie musiało zaakceptować, jeżeli Senat przyjmie własny projekt oparty przecież na tym, co zrobił Sejm, własny projekt tarczy antykryzysowej, no to Sejm by działać będzie musiał i słusznie przyjąć ten projekt i bardzo dobrze. I pokażemy, że można się zgodzić z Polakami, że można przy okazji walki z koronawirusem walczyć z koronawirusem, budować jedność Polaków, a nie ich po raz kolejny dzielić, kłócić i piec swoją polityczną pieczę. Panie marszałku, też by nasi widzowie dobrze zrozumieli. Rozumiem, że państwa będą tworzyć zupełnie nową ustawę dzisiaj, która będzie kopią tej przyjętej w piątek, a właściwie w sobotę nad ranem ustawy, czy tego pakietu ustaw nazywanego tarczą antykryzysową, ale z wyłączeniem tego przepisu zmieniającego ordynację wyborczą. Oczywiście, że tak, ponieważ bardzo trudno byśmy, właśnie nie damy się złapać w pułapkę Jarosława Kaczyńskiego i głosować zmian ustawy ordynacyjnej, znaczy kodeksu wyborczego, które są sprzeczne z polskim zwyczajem konstytucyjnym, by nie zmieniać wyborów krócej niż 40 dni, znaczy na krócej niż pół roku przed wyborami, prawda? To jest zwyczaj konstytucyjny w Polsce uświęcony orzeczeniami Trybunału i my nie zamierzamy tego zmieniać i w związku z tym oczywiście w dużym stopniu, prawdopodobnie w bardzo dużym stopniu będzie to projekt oparty o to, co przegłosował Sejm w dziedzinie merytorycznej pomocy dla Polaków. Bez tych przepisów antydemokratycznych PiS tylnymi drzwiami chciał wadzić, by nas jeszcze po głowie przy okazji koronawirusa zdzielić, jakbyśmy mało po głowie jako Polacy od losu już nie dostawali. Panie marszałku, no ale prawda jest taka, że później jeszcze to znowu wraca do Sejmu, więc Sejm sobie może z powrotem te kwestie ordynacyjną przyjąć. Wtedy Sejm będzie mógł przedłużać procedurę. No ja nie sądzę, żeby pani Marwitek, żeby większość rządowa miała na swoje sumienie opóźnianie procesu legislacyjnego tylko dlatego, że mają swoje widzimisię dotyczące ordynacji wyborczej. Co więcej, według wszystkich według wszelkiego prawdopodobieństwa zgoła niepotrzebne nawet logicznie te zmiany, bo tych wyborów najprawdopodobniej nie będzie. Bo ja jednak zakładam, że no nie ma w Polsce ludzi przy zdrowych zmysłach, którzy zapędzą miliony Polaków do głosowania w momencie, w którym prawdopodobnie będziemy przeżywać szczyt zachorowań. Panie marszałku, zupełnie teoretycznie, gdyby te wybory się odbyły 10 maja jednak, to pan pójdzie głosować? No wie pani co, dzisiaj bardzo trudno. Gdyby ta sytuacja na razie logicznym będzie się rozwijać w ten sposób, to znaczy, w której wszyscy inni oprócz Andrzeja Dudy będą nie mieli możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, w której siłą rzeczy prawa obywatelskie są ograniczone, więc nie ma normalnej kampanii wyborczej. Po drugie, w których te wybory będą oznaczały ogromne niebezpieczeństwo dla członków komisji wyborczej, dla głosujących, to ja oczywiście nie tylko, że w tych wyborach nie wezmę udziału, będę robił wszystko, by jak najwięcej Polaków w tych wyborach udziału nie wzięło. Ale byłaby to dla mnie absolutna ostateczność. Pani redaktor, ja rzadko staram się mówić o takich rzeczach, staram się nie używać słów patetycznych, ale dla mnie głosowanie jest rzeczą świętą. Pójście na wybory to jest rzecz, która Trudno mi sobie wyobrażać sytuację, w której w wolnej Polsce, w mojej wymarzonej, ukochanej wolnej Polsce mógłbym nie skorzystać z tego świętego prawa, jakim jest prawo do oddania głosu. Jeżeli PiS mnie postawi wobec tego dramatycznego wyboru, to ja oczywiście w tych wyborach nie wezmę udziału, ale nie chciałbym, żeby miliony Polaków były przed tym dramatycznym wyborem postawione. To jest nasze święte prawo, bo to jest nasz kraj, to jest nasza konstytucja, to jest nasz prezydent, to jest nasza ojczyzna i mamy prawo brać udział w życiu politycznym naszej ojczyzny jako obywatele. Panie marszałku, dzisiaj czy to jest stan nadzwyczajny? Rząd powinien wprowadzić stan nadzwyczajny. Czy to jest moment, panie marszałku, na to, żeby bardziej jednoznacznie zabrał w tej sprawie głos pan prezydent Andrzej Duda? Bo wiemy, że on ostatnio udzielił telewizji rządowej wywiadu, w którym mówił o tym, że faktycznie wiele wskazuje na to, że te wybory mogą się nie odbyć, ale czy to nie powinno być tak, że jednak pan prezydent występuje z jakimś apelem? Na przykład do premiera czy do Jarosława Kaczyńskiego o przesunięciu terminu. Jeżeli mówimy słowo powinien i słowo prezydent w tym konkretnym kontekście Polski roku 2020, to jedna rzecz, która z tymi słowami mi się kojarzy, to Andrzej Duda nie powinien być prezydentem. To, o czym teraz rozmawiamy, czyli fakt, że pani oczekuje jakichś słów i słusznie od prezydenta. Oboje wiemy, że to nie on decydował w Polsce i to nie jego słów i nie jego stanu oczekujemy, tylko oczekujemy szefa prezydenta. A szefem prezydenta Rzeczpospolitej jest Jarosław Kaczyński. I abstrahując od faktu, czy lubimy, czy nie lubimy Jarosława Kaczyńskiego, to ja chcę Polski, w którym polski prezydent nie ma nad sobą szefa. Albo inaczej, że szefem prezydenta Rzeczpospolitej są wszyscy Polacy, a nie jeden Polak, Jarosław Kaczyński. I dlatego chcę zmienić tego prezydenta w demokratycznych, normalnych i uczciwych wyborach. Ale na to przyjdzie czas wtedy, kiedy skończymy walkę z koronawirusem. No właśnie, panie marszałku, i teraz chciałam, jeśli można... Elementarna przyzwoitość wymaga, by wprowadzić stan nadzwyczajny, by nie narażać zdrowia Polaków, nie zawracać ich głową polityką, gdy teraz miliony polskich przedsiębiorców troszczą się o literalnie, co włożą do garnka. Troszczą się o to, czy będą mieli pracę dla siebie, dla ludzi, których zatrudniają. To są dramaty. Dzisiaj wielu ludzi rano się obudziło i zastanawia się, co dalej z ich życiem. I naprawdę oni nie chcą słuchać, że politycy się kłócą o wybory, bo jakiś facet myśli, że dzięki temu, że jest koronawirus, załatwi sobie drugą kadencję. To niemoralne, nieetyczne. Dzisiaj drogą, którą powinni podążać polscy politycy wyłącznie, to droga pomagania obywatelom, którzy tego potrzebują. Panie marszałku, powiedział pan, że teraz najważniejsze, i rzeczywiście te wybory już zostawmy, niech to się toczy swoim torem, ale najważniejsze, o tym nie wolno zapominać, jest walka z koronawirusem. Ja zerkam przez cały czas w telefon, nie dlatego, że ignoruję to, co pan mówi, natomiast dostałam właśnie w tym momencie, czytałam pismo, które otrzymałam od znajomej pielęgniarki, oczywiście nazwiska podać nie mogę, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu. Panie marszałku, teraz proszę sobie wyobrazić, że pismo brzmi tak, ono jest bardzo krótkie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przekazuje maseczki w ilości, uwaga, 5 sztuk dla każdego podmiotu leczniczego. Otrzymamy od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. I tutaj wymienionych 21 placówek medycznych, do których, uwaga, po 5 sztuk maseczek trafi. Co pan na to? No i pani, to, że co chwila dowiadujemy się, jak źle jesteśmy przygotowani i to w wymiarze systemu ochrony zdrowia. To nie chodzi o heroizm dzisiaj polskich lekarzy i pielęgniarek, bo on jest bezsporny. On wymaga od nas i wsparcia, i ogromnego szacunku. Ale dzisiaj widzimy, że przeprowadzona przez PiS reforma systemu ochrony zdrowia była reformą przeciwskuteczną z każdego punktu widzenia, a dzisiaj w warunkach kryzysu widać to bardzo wyraźnie. Polski system ochrony zdrowia, o który drżymy, dzisiaj jest narażony jeszcze bardziej na przerażenie właśnie dlatego, że PiS, konkretnie minister obecnie Wojciech Ziwił, przyjemność pokonać w wyborach do Senatu, wprowadził taką, a nie inną, ale też za zgodą swojego rządu i swojej ekipy politycznej, taką, a nie inną reformę opieki zdrowotnej. Tak, Polska jest źle przygotowana i tego typu sygnałów, jak pani przed chwilą zacytowała, jest bardzo wiele. Ja dostaję sygnały od ludzi, którzy mają kłopot z dostaniem się do badań, mimo że spełniają wszystkie kwalifikacje, a przecież pani redaktor, sednem w ogóle rozmowy, która powinna dzisiaj się toczyć w Polsce, to jest to, jak przebadać największą liczbę Polaków, bo przecież istotą zwalczania koronawirusa jest przede wszystkim ustalenie ludzi realnie chorych. I to chorych zarówno tych, którzy mają objawy, ale przede wszystkim paradoksalnie tych, którzy są chorzy, a objawów nie mają, bo oni są najgroźniejsi. Bo ktoś, kto wygląda zupełnie zdrowo, rozmawia z panią i tryska dobrym humorem i świetnym samopoczuciem, może nosić ze sobą śmiertelne dla pani zarazki, tak? Znaczy bakterie, przepraszam. I to jest moment, w którym dzisiaj państwo polskie powinno przede wszystkim ustalić, niezależnie od tego, jak dramatycznie wysoka to będzie liczba, ale ustalić, którzy Polacy są chorzy i tych ludzi, którzy mogą zarażać innych, izolować. Bo dzisiaj być może policja, i na co tracimy bardzo wiele pieniędzy, ogromny wysiłek wkłada na pilnowanie ludzi, których zgoła pilnować nie trzeba, bo gdyby oni chodzili, gdyby byli przebadani i było wiadomo, że nie są chorzy, mogliby chodzić, nie musieliby siedzieć w domu, a policja nie musiałaby za ciężkie pieniądze i przede wszystkim używając swoich środków, prawda, tych ludzi pilnować. No tutaj kwestia zdrowego rozsądku, ale jest bardzo wiele rzeczy. O to akurat trudno mieć do rządu pretensje, bo do pewnych rzeczy bardzo trudno być przygotowanym, ale powinniśmy też uczyć się. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego od koronawirusa. I właśnie dlatego potrzebna jest normalna rozmowa, słuchanie ludzi, bo ludzie na bieżąco mogą nam mówić, gdzie pewne rzeczy nie wychodzą, gdzie je trzeba korygować. I znowu nie wiecie, kto jest czemu winien, bo dzisiaj nie na to pora, tylko po prostu jak jest jakiś problem, to go rozwiązywać. Ale problem, że jest mała że co więcej, my dzisiaj słyszymy, te wiadomości są jeszcze niepotwierdzone, że myśmy mogli mieć dużo więcej maseczek w Polsce, ale ich nie mamy z powodu decyzji ważnych czynników politycznych, to podejmowanych już w czasie koronawirusa. Są wszystko rzeczy, które na pewno trzeba będzie wyjaśniać, ale potem. Panie marszałku, czy pan uważa, że rząd ukrywa prawdziwą liczbę zakażonych i prawdziwą liczbę zgonów? Bo też pojawiają się sugestie, które mówią o tym, że to takie namiętne powtarzanie o chorobach współistniejących i że tak naprawdę bardzo często ludzie, którzy umierają na koronawirus, są zaliczani do zgonów z zupełnie innego powodu niż koronawirus. Czy faktycznie pana zdaniem tutaj jest jakaś manipulacja? Znaczy ja się na ten temat nie chcę wypowiadać, bo nie znam wiedzy. Ja natomiast uważam, że rząd jest dużo bardziej dramatyczny wybieg. Rząd nie tyle ukrywa prawdę, ukrywa oczy przed prawdą, nie badając Polaków, nie kładąc głównego nacisku na testy, rząd się zachowuje jak struś, który chowa głowę w piasek, woli nie widzieć. Rząd nie tyle oszukuje nas, ilu jest chorych Polaków, rząd nie wie, ilu jest chorych Polaków, ale jeszcze gorzej, rząd nie chce wiedzieć, ilu jest chorych Polaków. I to jest najgorsza wiadomość. Więc nie tyle kłamie, co nie chce prawdy, po to byśmy my jej nie poznali. Bo dzisiaj powtórzę jeszcze raz, wysiłek rządu powinien iść na to i wszystkich nas, żebyśmy wiedzieli, realnie wiedzieli, gdzie terytorialnie i gdzie fizycznie znajdują się ludzie chorzy, których realnie trzeba i które obszary być może trzeba realnie dużo bardziej zamykać niż inne. Znaczy uczmy się także od tego, co się dzieje na świecie, uczmy się także od tego, co się dzieje w Polsce, słuchajmy ludzi, korygujmy te rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, że coś nie działa i po prostu skończmy, skończmy spór polityczny, bo on jest teraz naprawdę niepotrzebny. Panie marszałku, i od posiedzenia dzisiejszego Senatu zaczęliśmy, chciałabym, żebyśmy na nim skończyli. Jak ono będzie zorganizowane? Czy państwo będą pracować zdalnie, czy zbiorą się w sali plenarnej? Jak to? w trzech będziemy obradować. No, po pierwsze, Senat jest mniejszy i senatorów jest. Ta sprawa od strony technicznej jest łatwiejsza do zorganizowania. Będziemy po prostu obradować w trzech salach. Ja mam nadzieję także, że wszyscy będziemy... Senacka procedura jest w ogóle dużo bardziej, powiedział, elastyczna niż procedura sejmowa z jednej strony, ale też dużo bardziej pozostawia wolność senatorom. To znaczy tutaj bardzo trudno wprowadzić dyscyplinę klubową, co do pewnych rzeczy się umówić, bo każdy senator w każdej chwili ma prawo, prawie w każdej chwili ma prawo trochę namieszać. Mówiąc nieco kolokwialnie i nieco tak na użytek rozmowy istotę tutaj sprowadzić do tych krótkich słów. Więc... Ale wydaje mi się, że każdy z nas będzie się zachowywał odpowiedzialnie, każdy z senatorów i po prostu bardzo szybko tę procedurę dzisiaj przeprowadzi. Panie marszałku, czyli rozumiem, że plan jest taki, że dziś ostatecznie przyjmujecie ten nowy projekt, czy jutro rano? Znaczy, wie państwo, no, bardzo chciałbym, ale to teraz mówię w swoim imieniu, bardzo chciałbym, żeby dzisiaj, dzisiaj z Senatu, tak żeby jutro Sejm mógł się zebrać i przyjąć ten projekt, który wyjdzie z Senatu, oparty w ogromnym stopniu na przedłożeniu rządowym, które trafiło do Sejmu, prawda, dotyczącym pomocy dla Polaków, nieco poprawiającym pewne kwestie, być może nieco poprawiającym pewne kwestie, które z Sejmu wyszły, bez pewnie nawet złych intencji, ale po prostu dzisiaj już wiemy, że warto je poprawić. Przede wszystkim projekt pozbawiony tych antydemokratycznych, bardzo niemoralnych wrzutek nocnych Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że ten projekt dokładnie opuści dzisiaj Senat, a jutro Sejm go będzie mógł przyjąć i jutro go prezydent będzie mógł podpisać. Panie marszałku... Jeśli tak się nie stanie, no to już pytanie do władz, do rządu. Panie marszałku, od kilku dni trwa taka akcja zorganizowana przez Super Express Podziękuj lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu. Wiele osób z życia publicznego składa takie podziękowania tym bohaterom obecnych czasów, bo takich bez wątpienia trzeba nazwać. Co by im pan powiedział od siebie dzisiaj? Że bardzo im dziękuję. Ja zresztą dzisiaj miałem okazję przecież już tutaj w tej rozmowie powiedzieć dokładnie o tym wielkim szacunku, który dzisiaj powinniśmy okazywać ludziom, szeroko rozumianym ludziom Polskiej Służby Zdrowia. Tak, dziękuję, trzymajcie się. Nie zapomnimy tego, jak bardziej pomagają Polaków. Bardzo myślę, że to jest bardzo też wysiłek ponoszą rodziny pracowników służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek, bo oni się o nie martwią, oni także muszą znosić to, że dzisiaj ci ludzie są szczególnie przeciążeni. A więc nie tylko dla was, drodzy lekarze, pielęgniarki, lekarki i pielęgniarze, ale także dla waszych rodzin. Trzymajcie się i wygramy. Nie ma innego wyjścia. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Koalicja Polska. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Cieszę się, że to mimo technicznych kłopotów na początku udało nam się porozmawiać. Dużo zdrowia i dużo siły. Do zobaczenia i dziękuję bardzo. Przepraszam za nie, ale no tak to bywa. Tak to bywa, niestety jesteśmy na to przygotowani. Michał Kamiński, raz jeszcze bardzo dziękuję. Do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzycki. Dziękuję bardzo.